Siemano, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szczypsar i dzisiaj jesteśmy ponownie na Palionowie. Oczywiście jak codziennie o 19.19 witam was serdecznie na kolejnym odcinku. Na samym starcie dodam tylko, że możecie wbić również na plusa, o którym zawsze mówię co odcinek w sumie. Ale tam bardzo fajnie, bo możecie wejść i pooglądać inne filmy niż zwykle są tam publikowane. Na przykład ostatnio był opublikowany, w sumie to było wczoraj, został opublikowany tam film z grania w horror. Więc jeżeli ktoś jest chętny zobaczyć, jak ja się przestraszyłem, bo w sumie przyznam, że się przestraszyłem, no to możecie wbić na tamten kanał i sobie obejrzeć. A dzisiaj na przykład wleciał jakiś odcinek z tego, że jak zginę, to kończę odcinek. No więc jakby jak ktoś jest ciekawy, proszę tam wbić i sobie zerknąć oczywiście, co tam takiego, że tak powiem, na was czeka. A ja was witam na Palionowie, na którym dzisiaj no musimy o pewne rzeczy porozmawiać, ponieważ za dużo się wydarzyło i nie mogę przejść obok tego obojętnie. Milki okłamała mnie i robiła mnie w konia, że uważa, że są te dzieci tylko i wyłącznie po to, żebym pomógł jej znaleźć kota. Rozumiecie to? Kota. Nie wiem co mam o tym myśleć, ale ja uznaję, że w tej sytuacji, w której się znaleźliśmy, ja i tego tak nie wybaczę tak po prostu, że no dobrze, chciałaś pokazać mi kota, nie ma takiej możliwości. Ja z tego co wiem, Emilia przychodzi regularnie do mnie na chatę i coś tutaj z tymi wieśniakami robi. Ja w tym momencie zabraniam tu wchodzenia komukolwiek, nikt tu nie będzie wchodzić. Dodałem tutaj dodatkowych wieśniaków, już mam wszystkie boksy zapełnione i nikt nie będzie mi tutaj wchodzić i korzystać z tych wieśniaków bez mojej zgody. Więc ja w tym momencie muszę to jakoś zamknąć tak, żeby tutaj nikt nie mógł wejść. Zacznijmy od tego, że trzeba po prostu, no przede wszystkim bierzemy tak, o, tu robimy żelazne drzwi, tak żeby trzeba było je otworzyć jakoś bardziej. Tutaj stawiamy sobie to, ja oczywiście zamknąłem się nie po tej stronie co trzeba. Zróbmy sobie jakąś dźwignię. O, mam dźwignię, dobra, to patrzcie, robimy sobie tu dźwignię, tak żeby mieć jakiekolwiek, że tak powiem, przejście. Stawiamy tutaj to. Znowu jestem nie po tej stronie drzwi, co trzeba. Musimy to zaznaczyć tak. O, i teraz możemy sobie przejść na spokojnie. Bierzemy te tabliczki jakieś. Tabliczki. Czy mamy jakieś tabliczki? Powinniśmy mieć jakieś tabliczki. Wydaje mi się, że w tej skrzynce mogą być tabliczki. Bierzemy tabliczki i wpisujemy tam zakaz wstępu. Komukolwiek. Wszyscy mają zakaz wstępu. Jakieś jaśniejsze tabliczki musimy ogarnąć niż te. Więc weźmy sobie to drewno. Znaczy te patyki i teraz drewno jeszcze. Tu mamy drewno, uwaga. O, idealnie. Wystarczy nam... Dwa takie nam wystarczą? Trzy chyba trzeba, dobra, robimy trzy, robimy tak i robimy teraz, a w sumie to wystarczyłoby jedno, dobra, nieważne. Bierzemy to i mamy tabliczki, teraz to zamykamy, trzeba znaleźć jeszcze tak. O, Jezu, idealnie, dobra, mamy czerwony barwnik i patrzcie, teraz jest tak. Wpisujemy. Zakaz wstępu bez wyjątków. No i tyle, i już tu jest ten. Zasłaniamy też te okna, żeby tego nie było widać. Chociaż jakbym tak zrobił w sumie. Chociaż nie, dobra, niech jest tak. W sumie to nie ma znaczenia większego. Okej, tutaj robimy tak. Zakaz wstępu bez wyjątków. I uwaga, tak. Pum, na czerwono. Tak, żeby się świeciło, żeby wszyscy wiedzieli, że tam nie ma wejścia. Ja w tym momencie tą pochodnię, tą dźwignię biorę. Chowam sobie ją za każdym razem tutaj, tak że ja mógł tam wejść, ale nikt więcej poza mną nie będzie wchodzić do tamtego miejsca. To jest w tym momencie moje. A jeżeli już jesteśmy przy rzeczach, które są moje, to troszkę tutaj popracowałem nad tym systemem. Nie zbudowałem tego wszystkiego, zrobiłem tylko jedno połączenie, to jest dokładnie to połączenie. I ono aktualnie jest w sumie nieskończone jeszcze, bo jak zejdziemy sobie tutaj na dół, a nawet mogę wam pokazać jadąc, dlaczego by nie, pokażę wam tak, uwaga. Klikamy wózek, jedziemy tu, odbijamy się od ściany i wracamy z powrotem. Ale to nie o to chodzi, ponieważ tutaj inna rzecz jest ważna. Ponieważ uznałem, że muszę zrobić miejsce, w którym będą tajne wagoniki, o których nikt nie będzie wiedział. Ponieważ to są takie oficjalne, wiecie, ja pójdę gadać z Palionem, czy mogę do niego pociągnąć drogę, czy mogę do Dave'a, czy mogę do Bzyka, czy mogę do Milki. Tutaj mam do laboratorium na przykład, więc będą różne takie wózki, które będą jechać w miejsca, w które wszyscy na Palionowie będą wiedzieć, że te wózki są i że są takie tory. Ale musiałem zrobić miejsce ukryte, o którym nikt nie będzie wiedział, że te wózki akurat tam jeżdżą i że tam coś jest. Więc uwaga, schodzimy sobie tutaj, jest tutaj pięknie ukryte, bo kto by tu wchodził? Wszyscy będą jechać, jak będą jechać, to szybko przyjadą i nie zauważą, że to jest jakaś drabina na bok. A my sobie tu przechodzimy i tutaj mamy dodatkowy wagonik, który, uwaga, już wam pokazuje, dokąd prowadzi, ponieważ to jest dokończone. Jedziemy sobie tutaj pięknie. Skręcamy w lewo, jedziemy prosto i uwaga, zaraz zobaczycie, gdzie jestem. Jeszcze to nie jest jakby pięknie zrobione, jest to póki co tak bardzo byle jak, ale klikamy sobie tu i uwaga, już wiecie gdzie? Już wiecie.
już wiecie, że jesteśmy pod domem Milki, w bazie pod jej łóżkiem. Tu już możemy się czuć bezpiecznie totalnie. I mamy piękne przejście, tak żeby można było bardzo szybko się przemieszać pomiędzy tymi wszystkimi rzeczami. I wydaje mi się, że jest to wybitne, wybitne. A dodatkowo będziemy jeszcze musieli zrobić tak, że stąd, nie wiem, na przykład tutaj, albo tutaj jakoś tak, musimy pociągnąć dalej. Tak, żeby dostać się jeszcze do placu zabaw i do tej pomarańczowej bazy. To wszystko oczywiście sobie zrobię, tak żeby to wszystko miało jakieś połączenie i oczywiście będę to wszystko upiększać, tak żeby to wyglądało lepiej, żeby te tunele po prostu prezentowały się w porządku, a nie były takimi po prostu, wiecie, takimi smutnymi, że tak powiem, tunelami. Wiecie, o co chodzi. No to tak naprawdę, czemu ja nie wróciłem wózkiem? Mogłem wrócić, bo zostawiłem tam wózek, najgorzej, o nie, dobra, no nieważne. W każdym razie jesteśmy sobie tutaj i wszystko mamy ogarnięte. I teraz tak. Co ja chciałbym zrobić? Ja chciałbym napisać Emily wiadomość dotyczącą właśnie tego, że okłamała mnie i że jej tego nie wybaczę, że jestem zły i że, no, że nie przejdzie to tak po prostu płazem obok mnie. Ja tutaj, prawda, biorę tabliczki, 4 tabliczki mi wystarczą, idę pod jej chatę i zostawiam jej wiadomość, której, no, wyleję swoje żale i przede wszystkim to ja będę też chciał znaleźć tego kota i dobra, nie będę bił zwierząt, ale nie lubię tego kota. Nie, ja w ogóle nie lubię kotów, szczerze mówiąc, ja wolę psy. Zostawiam wiadomość. Okłamałaś mnie i jest mi bardzo smutno. Nie było to w porządku, żeby tak mnie trollować. Co, ja nie wiem, czy jakoś wiesz rzecz na zasadzie, że ma się do mnie nie odzywać? Nie odzywaj się do mnie, bo jestem mega zły. Miłej zabawy z tym kotem. No i tyle. I jest wiadomość zostawiona. Tutaj jeszcze pozdro. No i super. I mamy zostawione tabliczki i koniec. Ja nie będę tego tolerować. Szczerze, mam żal, ponieważ ja naprawdę myślałem, że ona faktycznie coś się z jej pamięcią posrało i po prostu ona faktycznie myśli, że te dzieci są. Ale okazuje się, że nie, że w ogóle tych dzieci ona w ogóle ma wylane. Że to w ogóle to nie te dzieci, tylko chodziło jej ciągle o tego kota. Ja nie wiem, ja przez tą całą sytuację nie lubię tego kota jeszcze bardziej niż nie lubiłem kotów wcześniej, naprawdę. Koty to są takie... To są zwierzęta, które mają gdzieś człowieka, w ogóle go nie kochają. Psy są tak, miłość okazują, a koty są takie niefajne są koty. Więc ja nie lubię kotów i na pewno tego kota nigdy nie nazwę swoim dzieckiem. Minecraft to jest kot Emilii, ja nie chcę z tym kotem mieć nic wspólnego, żadnych jakichś spacerów, jak tam były kiedyś i tak dalej, mnie to totalnie nie obchodzi. Ja powiem więcej, oho, dobra, już miarka się przegięła, teraz jak się wkurzyłem, to już nie ma to tamto, dobra. Idziemy do laboratorium, ja muszę coś załatwić. Muszę jeszcze zrobić jeden wózek, tylko mam żelazo ze sobą, więc spoko, robimy sobie wózek. I zaraz wam powiem, o co chodzi dokładnie. Lecimy do laboratorium, bo ja muszę po prostu jedną rzecz ogarnąć. Szybki szpil do laboratorium i robimy pewną miksturę. Miksturę, która mam nadzieję, że... No, zrobimy miksturę otrucia i zobaczymy, kto tutaj będzie jakiś, że tak powiem, cwaniak. Tu mamy jakieś rzeczy, to jest chyba nam potrzebne do mikstury otrucia, tak mi się wydaje. Robimy to. A, czy ja mam jeszcze... Kurczę, nie mam, pewnie mam u siebie na chacie. Dobra, musimy jeszcze wrócić do mnie na chatę, żeby mieć to do zasilania. Musimy pójść do Netheru też w ogóle po te pałki Blaze'a, bo bez tego totalnie nic nie zrobimy. Ale na całe szczęście, widzicie, jakie to jest teraz szybkie? Ja sobie mogę wsiąść i mogę z wami sobie dorozmawiać. I tymi torami jestem chwilę moment u siebie na chacie, chwilę moment jestem w laboratorium. Wszystko... O nie. No dobra, mam nadzieję, że wrócą te wózki. Dobra, szybko robimy tutaj tak, bierzemy to. Jest idealnie płomień do tego, żeby zasilić. Ej, w sumie tu jest jeszcze zasilanie, mógłbym to zrobić tutaj. Ale po to mamy laboratorium, żeby to zrobić tam. Więc, ale nie, Ajajaj, dobra, nie wiem, chciałem to wykorzystać, ale już sam nie wiem, co mam robić. Potrzebujemy jeszcze szkło, żeby zrobić sobie szklanki, że tak ujmę. I tu nie chodzi o piosenkę Angleosi. Dobra, bierzemy tak, bierzemy, napełniamy wodę. Dobra, napełnione.
Mamy wodę, mamy sporo tego, więc możemy teraz, że tak powiem, mamy równo na 6 mikstur. Dobra, super. Wiecie co, zrobię jedną tutaj, żeby wykorzystać po prostu to zasilenie, które już tutaj mamy, więc robimy tak. Nie wiem, czy to w sumie da od razu zatrucie? Chyba nie. Chyba wydaje mi się, że to da słabości. To da słabości chyba, wiecie co? Robimy najpierw to. Chyba najpierw trzeba zrobić to, żeby tutaj się cokolwiek udało. Więc dajmy chyba brodawka i później dopiero było to oko pająka i wtedy wychodziła zatrucia mikstura. Aczkolwiek nie mam pewności, bo chyba jak daliśmy od razu to oko pająka, to chyba nie była mikstura zatrucia, tylko słabości. A tu będzie najpierw będzie przygotowana jakby ta cała woda i jednak nie. Jednak nie, czyli zróbmy drugie podejście w takim razie z okiem pająka. Klarowana mikstura. Nie wiem co nam daje klarowana mikstura, szczerze mówiąc. I nie pamiętam, ale ja sobie mogę szybko sprawdzić. Szybko sprawdzę sobie w internecie, jak dokładnie wyglądają craftingi. Jak dokładnie wyglądają potki. Poison. Okej, bardzo prosta sprawa. Mamy słabości, to nam się i tak przyda, ale dobrze zacząłem to robić z tego powodu, że musimy teraz dać zwykłe oko pająka. Nie to przerobione takie, więc zwykłe oko pająka gdzieś tu powinienem mieć. Aczkolwiek ono chyba było tam. Dobra, ono chyba było w tamtym drugim. Czekajcie, zróbmy tak. Weźmy w takim razie to ze sobą już. Idziemy w takim razie do tej mojej drugiej, że tak powiem. Czy ja jestem w stanie... O, super, super, że to się da rozczłonkować. Dobra, siadamy i jedziemy tam w takim razie. W drugiej bazie mamy chyba... w ogóle to jest super system tak naprawdę. Jedziemy sobie tutaj tym wózkiem, ten wózek się odbija i wraca z powrotem. Przez to nieważne, gdzie jesteśmy, zawsze mamy wózek. Jak ja to wymyśliłem? Jak? Czy po prostu... Czy geniusz tkwi w tym umyśle? Chyba widzowie tak, chyba tak, dobra, tu mamy zwykłe oko, możemy w takim razie kliknąć to, żeby zasilić, dajemy tutaj tą klarowaną miksturę, dajemy oko i w ten sposób mamy, będziemy mieli trującą, a jeszcze wzmocnimy ją. Wzmocnimy i oczywiście zrobimy rzucaną, żeby po prostu zrobić jakąś pułapkę może na tego kota. Może to jest dobry plan, zrobić pułapkę na kota. Myślę, że zrobimy pułapkę na kota, to jest dobry, myślę, że to się może udać, widzowie. Dobra, podajmy to tutaj. To się zrobi teraz na miksturę zatrucia dokładnie, wzmocnijmy ją, później jeszcze zrobimy z niej rzucaną i będzie wybitna, wybitna będzie. A tutaj trzeba zasadzić, bo widzę, że zabrałem, a nie zasadziłem, co nie powinno tak w ogóle wyglądać, bo ja muszę tutaj dbać o to, żeby ciągle było tego jak najwięcej, bo jeżeli tego nie, jeżeli to będę... Ej, co to robi Enderman? Proszę się stąd wynosić. Co jest grane? Proszę się stąd wynosić, ja tutaj robię ważne rzeczy. Gdzie on jest? O kurde, jak ty to zrobiłeś, wariacie? Okej. Okay. Gdzie jesteś? O, ujawnij się. Wow, wow, wow! Ile mi zadał? O, muszę coś zjeść. Ej, on mi pół HP zabrał. Jaki on jest potężny. O kurde! Jak se spadł z wysokości? O kurde. Dobra, co jest? Ile? Ile te endermany zadają? O nie, Milki dołączyła na serwer. Oj, niedobrze, niedobrze, niedobrze. Zostaw mnie. Dobra, pokonany. Ale jazda bez trzymanki. Dobra, Milki jest na serwerze. Nie jest dobrze, nie jest dobrze, widzowie. Trzeba w takim razie, mamy mikstury zatrucia. Zwiększmy, prawda, zróbmy z niej rzucaną. Ej, dobra, prawie zginąłem. Ale jest Milki na serwerze, więc jest, że tak powiem... Może być przypał, jeżeli tu przyjdzie i mnie będzie tutaj, prawda, patrzeć, co ja robię, ale mam nadzieję, że tutaj nie przyjdzie i nie będzie jej, będzie ciekawa, co ja tutaj, że tak powiem, kminie. Dobra, widzowie, jesteśmy gotowi na to, żeby tutaj wykorzystać te potki zatrucia, wykorzystać to i zrobić jakąś pułapkę, z tym, że nie zrobię teraz tego w momencie, w którym jest Emilia na serwerze, więc niestety teraz musimy się pożegnać z tym i nie damy rady teraz tego zrobić, ale odłożę sobie te potki do mojej tajnej skrzynki, tutaj, prawda, niech tutaj, tu będą bezpieczne, będą na czarną godzinę w sytuacji, w której będą w końcu potrzebne. A ja tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie. Widzimy się na kolejnym filmie już jutro o godzinie 19:19 i na plusie widzimy się oczywiście na odcinkach codziennie o 14:14. Trzymajcie się, pozdro. Pa, pa.